Ruszyły już zapisy do listopadowego nadodrzańskiego biegu powstańców śląskich organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Z zapisem nie warto czekać, bo ilość miejsc jest mocno ograniczona. 11 listopada o godzinie 11.11 wystartuje nadodrzański bieg powstańców śląskich, który wpisuje się w formułę 4 biegi Racibórz. Początkowo organizatorzy zakładali, że zawodnicy pobiegną w formule OCR, czyli biegu z przeszkodami. Teraz plany jednak nieco się zmieniły. Będzie to bieg przełajowy. Zdecydowaliśmy się jakby zrezygnować z tej formy takiej survivalowej trochę. Będzie to bieg przełajowy. Na dystansie około 8,5 km będzie to bieg powstańców śląskich. Będzie to 11 listopada, zapraszamy wszystkich. Bieg oraz trasa zostały podzielone na 3 kategorie, tak aby każdy chętny mógł sprawdzić swoje umiejętności. Kategoria dla dzieci do lat 12 to będzie 2,5 km biegniemy. Startujemy o godzinie 11.11. Ponadto dwie kategorie open, czyli kobiety i mężczyźni, i w tych kategoriach jakby ten bieg będzie już miał długość 8,5 km. Startujemy ze stadionu, biegniemy tutaj wzdłuż wałów w stronę żwirowni, tam po żwirowni przebiegamy i wracamy tutaj tylną bramą z powrotem na Osir. Trasa liczy około, tak jak już wspomniałem, około 8,5 km. Ze względu na żółtą strefę, w jakiej znajduje się obecnie Racibórz, organizatorzy muszą dostosować się do ogólnych zarządzeń. Zapisy właśnie ruszają. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby się zapisywać. W związku z jakby czasem, w którym to organizujemy, będzie ograniczona liczba osób do 150 we wszystkich kategoriach, więc zachęcamy do tego, że jeżeli jak tylko pojawi się ta informacja o zgłoszeniach, to żeby się zgłaszać, żeby nie czekać na ostatnią chwilę. A zapisać się warto, bo na każdego uczestnika czeka wyjątkowa nagroda. Na wszystkich uczestników standardowo czekają medale. Ja tutaj zaprezentuję jeden z tych medali. Nadodrzański bieg powstańców śląskich. I na zwycięstwu czekają oczywiście nagrody rzeczowe. Zapisów oraz opłat można dokonać na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.